Dzień dobry, dzisiaj nauczysz się jak robić przepyszne, pięknie wyglądające milkshake'i wegańskie, białkowe, będę miała dodatkowe źródła białka. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, ja jestem Irena, jestem magistrą dietetyki, tutaj uczymy się jak jeść zdrowo, ale w taki prosty, luźny, niewydziwiany sposób. No i co? Przechodzimy do naszych milkshake'ów. One będą wyjątkowe, bo pokażę Ci, jak też przystroić je, podać je w taki sposób, żeby wyglądały one tak naprawdę subcio ekstra, jak przychodzą goście na imprezę, albo po prostu, żeby samą siebie rozpieścić, bo to też zawsze jest super sprawa. I tutaj zaczniemy sobie od zrobienia waniliowego milkshake'a z dodatkiem takim ozdobnym czekolady i zaczynamy od roztopienia gorzkiej czekolady. Po prostu bierzemy z dwie kosteczki czekolady i albo roztapiamy w kąpieli wodnej, albo w mikrofali. I teraz zaczniemy sobie od zrobienia ozdoby. Już tłumaczę dlaczego. Taką czekoladę wylewamy na brzegi naszej szklanki, w której będziemy podawać milkshake'a. Tutaj możemy robić takie ciapki, szlaczki. To zdecydowanie nie musi być idealne. To wręcz fajnie wygląda, jak jest takie bardzo nieregularne. Oczywiście, jeśli Ci się nie chce bawić w przystrajanie, to możesz totalnie ten krok pominąć. Jak widzisz, mamy tutaj naprawdę konkretny, artystyczny nieład. I teraz, dodatkowo, przystroimy sobie jeszcze w tej czekoladzie ranty. Czyli zanurzamy ranty naszej szklanki w czekoladzie. Ja mam je troszeczkę zmienioną, ale mam nadzieję, że się uda. Albo zaraz dotopimy nową. Pokrywamy tutaj zewnętrzną stronę tych rantów czekoladą. Jak jest więcej czekolady, to można po prostu tylko tak zanurzyć te ranty, no ale tak jak mówiłam, u mnie zostało jej niewiele, więc sobie pomagam łyżeczką. I teraz te ranty, tę czekoladę zanurzamy w kokosie. On nam się tutaj ładnie przyklei na tę czekoladę. Dlaczego w ogóle robimy to jako pierwsze? Ano dlatego, żeby ta czekolada w środku zdążyła nam troszkę zastygnąć, tak żeby jeżeli później wlejemy tam nasz milkshake, to żeby ona się nie roztopiła i nie zmieszała od razu z nim, tylko ładnie wyglądała. I nasz kubeczek gotowy, wygląda pięknie, możemy wrzucić go sobie nawet do lodówki, wtedy ta czekolada nam tam ładniej zastygnie, ale nie musimy. Ja sobie wrzuciłam. No i co, zabieramy się za przygotowanie naszego milkshake'a. Do każdego z milkshake'ów będziemy potrzebować mrożonego banana. Tutaj najlepiej dzień wcześniej albo kilka godzin wcześniej wziąć takiego mocno dojrzałego banana, obrać, pokroić na większe części i wrzucić do zamrażarki. Jeśli masz słaby blender, możesz takiego banana pokroić na cienkie plasterki, wtedy łatwiej mu będzie go zblendować, albo wyciągnąć te banany chwilę wcześniej, żeby się rozmroziły troszkę. Przekładamy jeden taki mrożony banan do blendera, do tego dodajemy tofu naturalne, ono tutaj będzie naszym źródłem białka, wapnia, do tego dolewamy mleko, u mnie roślinne, tutaj też warto wziąć takie, które jest wzbogacone w wapń, jeśli jest roślinne, i do tego dodajemy sobie albo cukier z wanilią, albo laski wanilii, albo tak jak ja, aromat waniliowy. Do takich milkshake'ów możesz też dodać lód, znowu jeśli Twój blender na to pozwoli, albo tak jak ja, możesz zamrozić sobie nawet mleko i dodać takie mleko w kosteczkach zamrożone. U mnie mleko się wymieszało z wodą i powstało takie dziwne coś, więc te moje lodziki mają dziwny kolor, ale wrzucimy sobie kilka. I to wszystko blendujemy. Jest serio przepyszny, bardzo, bardzo polecam Ci spróbować, jest to chwilka robota w smaku, no cudo. Przelewamy do naszej szklanki. I nasz pierwszy przepyszny milkshake gotowy. Jako kolejny zrobimy sobie milkshake kawowo-orzechowy. Znów zaczniemy od przystrojenia. I tutaj bierzemy po prostu masło orzechowe i znowu robimy sobie kleksy, kleksiory na naszej szklance. Znów tak samo jest to totalnie opcjonalne, ale jest to fajna zabawa, można się troszkę wyżyć artystycznie, ciapkając szklankę. No i co, tutaj jeśli chodzi o ranty, tak samo możemy rozprowadzić sobie masło orzechowe i zanurzyć je sobie delikatnie w maśle, albo rozprowadzić łyżeczką. Znów bardzo opcjonalne, głównie dla efektów wizualnych, choć później takie picie takiego milkshake'a i zlizywanie takiego masełka czy czekolady z kokosem, to jest naprawdę super.
Tutaj można sobie pomóc łyżeczką, żeby nie była aż taka gruba warstwa tego masła. Tak, żeby po prostu tutaj było coś do przyklejenia. Więc sobie tak to rozsmaruję. No i co? Teraz możemy pokroić sobie orzeszki ziemne. Tak naprawdę drobno. I teraz te nasze ranty w nich pozanurzać, żeby się nam przykleiły do masła. No i czy to nie wygląda subcio? No i co? Odkładamy na bok i zabieramy się za przygotowanie samego milkshake'a. Tutaj kawę rozpuszczalną zalewamy odrobiną wrzątku. Mieszamy. Możesz tutaj też wykorzystać po prostu espresso. No i co? Do kielicha blendera znów przekładamy nasz zamrożony banan. Do tego dodajemy cieciorkę taką opłukaną z puszki albo ze słoiczka. Ona tutaj będzie naszym źródłem białka. Do tego dodajemy masło orzechowe. Ono też jest i źródłem fajnych tłuszczy, i białka. Do tego dolewamy naszą kawę. Jeśli masz niesolone masło orzechowe, możesz dodać też odrobinę szczyptę soli. Dolewamy mleko, u mnie znów roślinne. I dodajemy kosteczki lodu albo kosteczki zamrożonego mleka. I to wszystko blendujemy. Wyśniucie naprawdę. No i co? Naszego gotowego milkshake'a przelewamy do szklanki. I gotowe. Naprawdę jest przepyszne. I trzeci zrobimy sobie taki podwójnie czekoladowy, taki czeko trochę nutellowy. Tutaj znów zaczynamy od roztopienia kostki lub dwóch czekolady gorzkiej albo w kąpieli wodnej, albo w mikrofali. I tak samo tutaj oblewamy naszą szklankę. Robimy kleksiory. Jakie to piękne. I tak samo ranty zanurzamy w czekoladzie. I teraz kroimy orzechy laskowe, u mnie takie prażone, znowu w drobną kosteczkę. Takie prażone orzechy laskowe możesz sobie kupić, już takie uprażone, albo po prostu zwykłe orzechy laskowe wrzucić do piekarnika i gdy się przyrumienią wyciągnąć, później trąc je tak o siebie, one zaczynają gubić skórkę. I serio, ja bardzo lubię orzechy laskowe, ale orzechy laskowe prażone to jest w ogóle no... jeszcze pyszniejsze. Gdy mamy je drobno pokrojone, to tę czekoladę na rantach zanurzamy w orzechach, żeby się do niej poprzyklejały. No czadowo to wygląda, no naprawdę czadowo. No i co, to znów możemy przełożyć do lodówki, żeby ta czekolada nam szybciej troszkę zastygła. Ona ogólnie nie musi być całkowicie zastygnięta, żeby wlać tam nasz milkshake, ale jeśli będzie taka ciepła, świeżo nalana, to po prostu wlewając tam milkshake, ona może się szybko w nim rozpuścić i nic jej z naszych pięknych wzorów. I teraz do suchego blendera wsypujemy orzechy laskowe prażone i blendujemy je, żeby powstała z nich taka mączka orzechowa. Ma nam z nich powstać taki bardzo drobny wiór orzechowy. Do tego dodajemy banan, kakao, ciecierzycę jako źródło białka. Do tego znów możemy dodać szczyptę soli. Ona fajnie nam podbije tutaj ten czekoladowy smak. Do tego mleko. I znów lodziki albo zamrożone mleko. I to wszystko blendujemy. Jest naprawdę pyszne, jeszcze te orzeszki w środku, no serio subcio. Przelewamy do naszej pięknej szklaneczki. I kolejny cudny milkshake gotowy. Jeżeli Ci się podobało, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz. Bardzo zawsze doceniam i dziękuję, że jesteś tutaj. Znajdziesz więcej przepisów na proste i pyszne desery. No, ja już się nie mogę doczekać, aż wszystko to będę piła. Wysyłam Ci dużo, dużo uścisków. Trzymaj się jak najcieplej. I do zobaczenia już wkrótce.